Dodawanie układów płytek. Na naszej stronie internetowej zakładce Strefa Projektanta znajdziecie Państwo przykładowe układy płytek, które możecie wykorzystać do tworzenia własnej bazy układów. Wykorzystamy prosty układ cegiełki. Po przejściu do programu wybieram ścianę, która nie była wcześniej pokryta żadnym materiałem. Po dwukrotnym kliknięciu na ścianie wokół ściany mam różową obwódkę i czerwone kwadraciki na środku każdego boku. We właściwościach materiału w typie wypełnienia możemy sprawdzić, czy nie został zdefiniowany żaden kolor. Następnie przełączamy się na zakładkę Wstaw płytkę. Wcześniej jednak w zakładce Edycja warto sprawdzić, jakie punkty charakterystyczne zostały włączone. Jeśli chcemy, żeby układ wyszedł prawidłowo, musimy odpowiednio dobrać punkty charakterystyczne. Na pewno będą nam potrzebne punkty pierwsze z brzegu, czyli na narożniku każdej płytki będziemy mieli punkt zaczepienia, oraz jeśli ma być to układ na przykład cegiełki w połowie długości płytki, będziemy potrzebowali przycisk trzeci od lewej, określający punkt charakterystyczny na środku każdego boku płytki. Wracam z powrotem do zakładki płytki. Zaznaczam płytkę, którą chcę umieścić w układzie. Wcześniej płytkę obróciłam o 90 stopni. Chcę, żeby układ był poziomy. Przeciągam pierwszą płytkę na scenę. Następnie sięgam po płytkę kolejną i nad pierwszą płytką, na środku jej górnej krawędzi boku, odnajduję punkt zaczepienia. Puszczam kolejną płytkę. Przełączam się na zakładkę Układy. Wybieram Wskaż obszar i zaznaczam obszar. Wybieram przycisk X i rozciągam go od lewego górnego narożnika górnej płytki do środka podstawy dolnej płytki. Wektor Y rozciągam od lewego dolnego narożnika górnej płytki do końca górnej płytki. Rozciągnięcie wektorów pozwala nam na podgląd układu. Wybieramy przycisk Podgląd układu. Układ został podczytany. Następnie układ musimy zapisać. I zostanie dodany do programu. Płytki, które zostały wykorzystane do tworzenia układu, należy zaznaczyć 2 razy lewym przyciskiem myszy, następnie usunąć z obiektu. Przełączając się ponownie do zakładki Układy, możemy układ przeciągnąć na ścianę, na podłogę. Ponieważ wcześniej została zdefiniowana fuga, program przyjął do tworzenia układu fugę, która została wcześniej przez nas wybrana. Jeżeli przełączymy się na zakładkę fugi, możemy fugę zmienić na inną. Dwukrotnie klikając na obiekt pokryty płytkami, możemy rozmieścić płytki również losowo. Dziękuję za uwagę.